Niech ktoś inny się z nią męczy. Dzisiaj nauczę cię super fajnej zasady. Zasada: niech kto inny się z nią męczy. Podchodzisz do dziewczyny, no marudzi, coś tam, no jejku, no ja nie mogę podać numeru, no to powiedz okej, trzymaj się. Niech ktoś inny się z nią męczy, rozumiesz? Ty, jako facet, który gdzieś tam bez problemu ogarniasz sobie laski, no nie masz czasu na męczenie się na jakąś niezdecydowaną, no, panienkę. No nie? Naprawdę. Wyobraź sobie, że masz zardzewiałe auto, no nie? No to kupujesz sobie nowe, a to niech ktoś inny się z nim męczy. Nawet nie masz czasu sprzedawać, to nie wywalasz gdzieś go w komis, no nie dają ci jakąś tam hajs i niech ktoś inny się z nim męczy. Ogarnięty facet, nie mający problemu z dziewczynami, nie traci czasu na jakieś nieogarnięte panienki. No proste, podoba ci się, albo po prostu no nie. Podchodzisz do dziewczyny, jesteś spoko ubrany, masz dobrą gadkę, nie pasuje jej to, no to niech ktoś inny się z nią męczy. Ciebie to nie powinno interesować. Dzwonisz do dziewczyny, ona kombinuje, nie wiem czy ja dam znać, no spoko, to niech ktoś inny się z tobą męczy. I tyle. Dziewczyna, przykładowo kłoda w łóżku, no po prostu wstań, ubierz, powiedz, no sorry, ale no niech ktoś inny się z tobą męczy. Ja tu szukam konkretnej, fajnej dziewczyny, a nie jakiegoś po prostu drewniaka. Naprawdę, musisz tak myśleć. Musisz myśleć jak facet, ja to zawsze powtarzam. Musisz myśleć jak prawdziwy facet, a nie jak łamaga, łajza, która po prostu nie ma innych opcji. Wiesz, dziewczyny nie chcą być jedyną opcją. Dziewczyna nie chce być, powiedzmy, ona widzi, że na przykład nie masz innych opcji, dlatego gdzieś tam się tobą bawi. Wyobraź sobie, że i chciałbyś ulokować gdzieś tam pieniądze w banku, a to jest jedyny bank na świecie. No to gościu wie, że to jest jedyne gdzieś tam miejsce, w którym chcesz ulokować pieniądze i cię będzie, jakby to powiedział, dymał. Dopóki nie powstanie, jakby to powiedzieć, konkurencja, no to jak ci się nie podoba, no to nigdzie nie ulokujesz, nara. Bo jest jedyna, monopol. Rozumiecie? Monopol. Jeśli byłaby jedyna dziewczyna na świecie, to mogłaby robić co chce. Rozumiecie? Monopol, bo nie masz wyjścia. No tutaj musisz złożyć swoje nasienie. Ale zobaczcie, ten co stworzył świat, dobrze wiedział. Dobrze wiedział, że dziewczyny będą dziwne, że dobrze wiedział, że niektóre gdzieś tam, jakby to powiedzieć, będą opętane. Władza opętana. No i tego. Dlatego zrobił tak, że zrobił nadmiar tych dziewczyn. Kobiet na świecie jest chyba 3 razy więcej niż facetów, zobaczcie. Więc spokojnie, zadbał o nas. Zadbał o to, żeby faceci nie mieli, jakby to powiedzieć, monopolu, żeby kobiety nie miały monopolu na siebie. No nie? Dlatego mówię. Podchodzisz do dziewczyny, o, nie działa coś. Niech ktoś inny się z nią męczy. Jej lata lecą, no nie? Jej uroda to jest kwestia kilkunastu lat. Dziewczyna, która przykładowo w wieku 18 lat była topowa, w wieku 30 lat już jest taka zmarchy, robią swoje, już biust wisi. Jeszcze jak paliła faję, piła, to już w ogóle sadło, celulit i bum. A większość dziewczyn gdzieś tam to leniwe są. Nie chce im się gdzieś tam ćwiczyć, trenować. No nie. No więc mówię. Niech ktoś inny się z nią męczy.
Jeśli tak będziesz myślał, to nie będziesz miał problemu z pańkami. Naprawdę. Większość facetów gdzieś tam ma problem, bo skupia się na jednej dziewczynie. Boi się podchodzić. Ona widzi, że się boisz podchodzić do innych. Przez to robi z tobą, co chce. Ja nie pamiętam, kiedy dziewczyna zrobiła ze mną, co chciała. No to ja nie wiem, 20 lat temu? Nie pamiętam. Po prostu dzisiaj to jest po prostu, wystarczy, że dziewczyna, nie wiem. Podchodzę do dziewczyny, no nie, gdzieś tam. Okej, super mi się z nią gadało. Wsiadła do auta, pojechaliśmy, poszliśmy do parku, przeszliśmy, pogadaliśmy i tak dalej. No ale mi coś nie pykło w niej, no ale dobra, dała numer. No i ja na przykład wracając do domu, na przystanku stała inna dziewczyna. Zatrzymałem, pogadałem, lepiej mi się z nią gadało, była jeszcze ładniejsza. No i ja już o gabrysi zapomniałem. Rozumiecie? Już po prostu do niej nie zadzwoniłem, do tej pierwszej. No trudno, no nie zrobiła na mnie gdzieś tam wrażenia. No, Marysia na przystanku zrobiła to wrażenie. W krótszym czasie, bo autobus przyjechał. No nie? I odebrała telefon, a do tej, no, jeszcze nie zadzwoniłem. I się nie odzywa, no nie? Więc, no mówię, niech ktoś inny się z nią męczy. Naprawdę. Musisz tak myśleć. Zawsze sobie to powtarzaj. Jeśli dziewczyna ci nie odpisuje, pierwsza zasada, nie pisz. Nigdy. Ale jak ci, gdzieś tam cię pokusi, no to jak nie odpisze, to powiedz sobie tak. Niech ktoś inny się z nią męczy. Dziewczyna nie odbiera? Od razu sobie powiedz, niech ktoś inny się z nią męczy. Nie odzwania, niech ktoś inny się z nią męczy. Nie chce się dać pocałować? Staj na środku drogi, otwórz drzwi, wysiadaj, niech ktoś inny się z tobą męczy. Paszli. Rozumiesz? Naprawdę. I zobaczysz, że po prostu poznawanie kobiet to będzie, no, przyjemność. W twoim otoczeniu będą same fajne laski. Spoko, ładne. Czego chcieć więcej? No naprawdę. A te takie toksyczne, no to jurasy się będą z nimi męczyli. Rozumiesz? Ty nie jesteś juras. Ty jesteś spoko ziomek, jesteś fajny facet, no nie? I fajni faceci zasługują na fajne dziewczyny. A te takie dziwaczki, grubaski, brzydule, morświny, wieloryby, no to niech ktoś inny się z nimi męczy. I tak sobie zawsze musisz mówić. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i...